zupełnie, trzeba znać Ahmeda, Muhameda i tak dalej. Nie ma korupcji, nie ma korupcji. Chciałem powiedzieć, że nie ma korupcji, pomimo tego, że wielu ludzi mówi, no dobrze, ale tu na pewno bardzo dużo pod stołem. Nie, nie, tu jest najgorszą rzeczą, to jest dać pod stołem raz, bo jeżeli się da, to być może można się narazić na to, że da się sygnał, że po prostu z tym człowiekiem, z tym biznesmenem załatwia się w ten sposób właśnie, broń Boże, nikomu nic, wszystko oficjalnie. Dziecko, obowiązek szkolny w Polsce wymaga tego, żeby dziecko było zapisane do szkoły, a nie chodziło do szkoły. Nie musi chodzić do szkoły. Wystarczy, że jest zapisane do jakiejś szkoły, jest normalnie przyjęte do danej klasy, ma tak samo legitymację szkolną, wszystko jest to szkoła o uprawnieniach publicznych, w związku z tym wszystko normalnie tak jak trzeba. Niepokoje, które tutaj są, nazwijmy to, one są mocno przejaskrawiane w mediach, jakoś w taki sposób, że takie niepokoje, jak my mieliśmy tutaj w czasie ostatnich latach czy miesiącach w Warszawie demonstracje, to gdyby coś takiego tutaj było, to po prostu cały świat mówił, że tutaj już po prostu rewolucja wybuchła i w ogóle nic, już czołgi w ogóle nie jeżdżą, samoloty nie latają, bo ktoś wyszedł demonstrować na ulicę. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Goduński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Dziś moim gościem jest Piotr Szlagowski. Witam Cię, Piotrku. Cześć. Witam Cię, Wojtku. Cześć. Bardzo mi miło. Piotr jest właścicielem szkoły surfingu w Hurgadzie, to znaczy można powiedzieć, że w Hurgadzie, ale jesteśmy na dobrą sprawę w Elgunie. W Elguna, jesteśmy w Elguna, to jest 20 km na północ od Hurgady. Bardzo specyficzne miasto, miasto położone całe na wyspach. Tak naprawdę jest to teren prywatny, to jest jakby biznes, miasto, resort, w którym jest ponad 20 w tej chwili hoteli oraz cała masa apartamentów, willi i różnych takich przedsięwzięć, które służą turystom, czyli na przykład szkoła kitesurfingu. Ile lat już tutaj jesteś? Firma ma już moja tutaj 17 lat. W 2005 założyłem. A powiedz mi, w Polsce też zajmowałeś się jakimiś biznesami? Tak, coś podobnego robiłeś? Zajmowałem się czymś bardzo podobnym, czyli miałem bazę podobnych sportów, czyli kitesurfingu, windsurfingu na Półwyspie Helskim, to od 1997 roku, a w ogóle tym się zajmuję od czasu skończenia studiów na AWF-ie, czyli od 1993 roku cały czas praktycznie organizuję obozy, wyjazdy, szkolenia czyli sportowe. Czyli twoje hobby. No hobby, praca. Hobby z pracą. Hobby, praca. Jeszcze w międzyczasie mnóstwo specjalizacji w różnych dyscyplinach, także to jest ale całe skąd życie. W ogóle pomysł tutaj, żeby trafić z tym biznesem? Przyjeżdżałeś tutaj też na kajty, tak? Kajty to latawiec po angielsku, kitesurfing, czyli surfing z latawcem, albo też mówią kiteboarding. Przyjeżdżałem tutaj wcześniej z grupami, tak żeby sobie popływać dla przedłużenia sezonu letniego naszego krótkiego polskiego. No i tak mi się spodobało tutaj, że stwierdziłem, że tyle tych wyjazdów również organizowałem w inne miejsca wyjazdy, że trzeba gdzieś mieć stałą bazę całoroczną, a tutaj jest dostępność lotniska, tutaj jest doskonały wiatr cały czas z jednej strony, bo tutaj pasa od półkuli północnej wieje na wzdłuż brzegu, dalekie, długie płycizny, no i 360 roku dni słońca, także można mieć bazę całoroczną. To jest jedno z niewielu miejsc na świecie, w których można pływać przez cały rok. W ogóle super lokalizacja, bo na dobrą sprawę, no ja pochodzę z Łodzi. Szybciej się dostaję do Egiptu w to miejsce niż powiedzmy nad Polskie Morze do Mielna, bo w sezonie no, trzeba jechać te 7 godzin, tak? A tutaj 4 godziny lotu i człowiek jest na miejscu. No dokładnie. To jest porównywalny czas, a koszty okazuje się przy dzisiejszych cenach nad morzem czy na Półwyspie Helskim tutaj są nawet, można powiedzieć, niższe za pewny wiatr i pewną pogodę. Na pewno. Tutaj w tej miejscowości, w której jesteś, w Elgunie, też są hotele all inclusive? Oczywiście, że są. Jasne, no, czyli tak oczywiście. Na dobrą sprawę płacimy tylko raz i więcej pieniążków w zasadzie nie wydajemy. W Polsce to, że kupujemy sobie wycieczkę w czasy w hotelu, to dopiero się zaczyna się nasza przygoda z wydatkami, tak? No bo później chodzimy co kawałek, jest tutaj goferek, tutaj hamburgerek i człowiek wydaje harmonię pieniędzy. Dużo ludzi przyjeżdża do Ciebie? Tak, dużo. Można powiedzieć, że dużo. Nie narzekamy na frekwencję. I tu może od razu powiem, że ta sytuacja ostatnia, którą mieliśmy covidowa, w pewien sposób nawet nam przyczyniła się na plus, można sobie to powiedzieć. To znaczy przez pół roku nie było nikogo, bo nie było jak dolecieć. Był lot, nie było lotów. Nagle jak te loty zostały otwarte w wrześniu 2020 roku, to przeżyliśmy, można powiedzieć, no boom taki. No, boom rozciągnięty w czasie. Z czym to wiąże? Otóż wydaje mi się, że wiele ludzi w końcu jakby odkładało tę przyjemność nauczenia się kitesurfingu, bo jest to niewątpliwa przyjemność, frajda, to jest mały
krótki okres nauki, mało wysiłku w sumie w tym, a frajda jest olbrzymia, porównując z różnymi innymi sportami, z którymi miałem styczność i też jestem instruktorem i uczę, takimi sportami jak narciarstwo czy windsurfing, które też są popularnymi sportami rekreacyjnymi, rodzinnymi, to kitesurfing jest dosyć prosty, bezpieczny i dający olbrzymią frajdę. Wracając do tematu, ludzie stwierdzili, że kurczę, jeżeli nie teraz, to kiedy, bo za chwileczkę mogą znowu coś się stać, znowu mogą odwołać loty i dużo ludzi przyjechało, którzy mówili, dobrze, ja chciałem to zrobić, odkładałem to od kilku lat odkładałem ten moment, żeby to nauczyć się, ale teraz wiedziałem, że już nie ma co dłużej czekać, bo to się może różnie to życie potoczyć. Ale Egipt ogólnie był krótko zamknięty dla turystów, no bo tak dokładnie naprawdę to nie było tego takiego ścisłego wariactwa covidowego. Dokładnie pół roku był zamknięty, ale nie było takiego wariactwa, po prostu był zamknięty ze względu na loty. Wewnątrz nie mieliśmy takiego wariacji, mieliśmy dużo mniejszą transmisję, no bo tutaj jest cały czas słońce i cały czas wiatr, w związku z tym praktycznie życie się nie odbywa w pomieszczeniach zamkniętych, może dopiero zimą, a ta epidemia dotarła do nas tak jak do Europy, czyli w marcu 2020 roku, a samoloty przyleciały na początku września z turystami i tak już do tej pory zostały. Byliśmy pierwszym krajem Unii Europejskiej, który uruchomił loty do Egiptu czarterowe. Jasne. Jesteś głównie nastawiony na Polaków, czy z innych krajów też do Ciebie przyjeżdżają? Jesteśmy nastawieni praktycznie na całą Europę. Obsługujemy klientów w różnych językach, instruktorzy pracują. Natomiast jednak wiadomo, że klient ciągnie tam, gdzie czuje swój trochę klimat, swoich instruktorów Polaków. Chcą troszeczkę i usłyszeć gdzieś tam, że poleci jakiś polski przebój też gdzieś tam z głośników, że się poczuć tak trochę, pogadać ze swoimi. I jednak ponad połowę stanowią Polacy. Chciałbym, żebyś troszeczkę mi poopowiadał tutaj o życiu w tym Egipcie. W jaki sposób można tutaj założyć firmę, bo kiedyś były duże problemy, trzeba było mieć wspólnika Egipcjanina. Jak to w tej chwili wygląda? No ja miałem to szczęście, zakładając firmę w 2005 roku ze swoim wspólnikiem, że już właśnie od 1 stycznia 2005 ta konieczność nie istniała. Wspólnika egipskiego. Wystarczyło zatrudniać odpowiednią ilość osób, z czego najważniejszą było tak zwany menadżer techniczny stanowisku osoby odpowiedzialnej za legalność naszych poczynań, czyli wszystkie dokumenty, wszystkie licencje, pozwolenia przecież są w języku arabskim. Tak. I ta osoba praktycznie odpowiada za to, że zna te wszystkie pozwolenia i jest pierwsza w razie czego będzie wezwana do urzędu. Załatwia je, a później reprezentuje firmę. Nie może tego robić praktycznie nikt poza miejscowym Egipcjaninem. Wzywanie tłumacza dla każdego jest praktycznie możliwe, więc oni taką sobie ewentualność zabezpieczają i nie trzeba mieć wspólnika, czy oprócz tego jeszcze trzeba zatrudniać odpowiednio, stworzyć ilość miejsc pracy dla lokalnych pracowników. No i już jest. Założenie tej firmy trwa dosyć długo, dlatego że jak na europejskie warunki to jest długo, czyli kilka miesięcy to może trwać, do pół roku nawet może trwać założenie firmy. Może teraz już krócej, dawno nie zakładałem firmy. No to było. Słyszałem, że teraz już to nieco krócej trwa. Ze względu na to, że oni się bronią tutaj przed uciekinierami podatkowymi, czyli prześwietlają takiego człowieka, który chce założyć firmę przez Interpol, przez różne agencje europejskie, czy przypadkiem nie mamy do czynienia z kimś, kto z pralnią pieniędzy, czy nawet z uciekinierami jakimiś, którzy uciekają przed listami gończymi, albo czy nie są gdzieś poszukiwani w jakimś kraju. I to trwa, zanim sprawdzi tutaj władze egipskie takiego człowieka. A tak techniczne, ten menadżer, który opiekuje się Twoją firmą, to jest człowiek, który jest wkomponowany tutaj na całe życie już, czy ewentualnie, jeżeli on by Ci nie pasował jako człowiek, jesteś w stanie się go pozbyć i zatrudnić nową osobę? Myślę, że nie myślałem o tym, żeby zatrudniać. Od początku jestem sam. Ale no, jest to możliwe. Akurat... Oczywiście technicznie jest to możliwe, bo wiadomo, przecież wypadki chodzą po ludziach. Człowiekowi mogło się zmienić życie, mógł zachorować. Trzeba by zmienić. Natomiast z reguły wydaje mi się, że są to, patrząc po firmach, są te same osoby przez cały czas, dlatego że jest to dosyć odpowiedzialna funkcja i nie najgorzej opłacana. Też wymaga odpowiednich kontaktów. Powiedzmy, tu nie jest wszystko tak jeszcze jak w Europie, tak sformalizowane zupełnie. Trzeba znać Ahmeda, Muhameda i tak dalej. Nie ma korupcji. Chciałem powiedzieć, że nie ma korupcji, pomimo tego, że wielu ludzi mówi, no dobrze, ale tu na pewno bardzo dużo pod stołem. Nie, tu jest najgorszą rzeczą, to jest dać pod stołem raz, bo jeżeli się da, to być można się narazić na to, że da się sygnał, że po prostu z tym człowiekiem, z tym biznesmenem załatwia się w ten sposób właśnie, broń Boże, nikomu nic, wszystko oficjalnie, oficjalnymi drogami. No i taka osoba ma już wydeptane swoje ścieżki w urzędach i zwykle jest to ta sama osoba przez długi czas w firmie. Łatwo prowadzić tej firmy? Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Zawsze jak w życiu jest coś za coś, są plusy i minusy. Łatwość polega na tym, że
przepisy, znaczy trudność na przykład, że przepisy zmieniają się dosyć często, zwłaszcza ostatnio, to się wszystko bardzo mocno formalizuje, dużo przepisów zostaje wprowadzanych podobnych jak europejskie, też podatkowych i zostają wprowadzone na skróty, taką szybką drogą, czyli na przykład no, coś, co my, no powiedzmy sobie, że jeżeli u nas podatek VAT już mamy przez ileś lat i było to rozliczane PIT-ami i tak dalej, i tak dalej, w tej chwili elektronicznie to nie nagle, łup, elektronicznie. Co jest dla tutaj miejscowych szokiem wielu, ale z drugiej strony, jeżeli są różne kontrole związane na przykład czy podatkowe, czy jakieś związane z wieloma pozwoleniami, które trzeba mieć na taką działalność, to one przychodzą na zasadzie pouczenia, to znaczy nie ma sytuacji takiej, że z jakiegoś powodu zamkną, koniec, proszę i nie można prowadzić działalności. Przepisy są takie, w związku z tym, że przepisy są tak często wprowadzane, więc nie zdają z tego sprawy, że nie są w stanie tego wyegzekwować do końca i też nie chcą zażynać po prostu kogoś. Czyli przyjaźnie. Przyjaźnie, czyli przychodzą, jest kontrola ze wskazaniami i mówią, proszę Państwa, macie Państwo, przepisy są w tej chwili takie i takie, za miesiąc jesteśmy drugi raz. Dokładnie tego i tego dnia, proszę wszystko mieć uporządkowane według nowych przepisów, czyli na przykład przepisy związane ze wprowadzeniem restauracji, no, od sanitarnych, no przeróżne. Nie, nigdy nie było sytuacji, żeby jakakolwiek mieliśmy jakąśkolwiek zagrożenie zamknięcia, wstrzymania działalności ze względu na jakieś zmieniające się przepisy. Zawsze było to pouczenie i chciało się dostosować i jedziemy dalej. No teraz mam wrażenie, że po tych wszystkich nowych przepisach, które są wprowadzone w Polsce, to każdy Polak tutaj świetnie by sobie poradził tak, z takim biznesem. Chciałby coś takiego. Już tak, w tej chwili się zaczynają jakieś nocne ustawy, że jednego dnia jesteśmy legalni, drugiego dnia już możemy nielegalni, jeszcze o tym nie wiemy. Także cuda się zaczynają dziać z tymi podatkami naszymi. Powiedz mi, na jakiej wysokości tutaj się płaci podatek dochodowy? Ile tutaj wynosi podatek dochodowy? No podatki dochodowe nie są, nie jest aż taki wysoki, jest na poziomie poniżej 20%. Bez skali podatkowej, nie ma, bez różnicy od ile się zarabia, tak? Myślę, że tak. Musiałbym dokładnie spytać swojego księgowego, nie zarabiam aż tak dużo. Powiedz mi, są tutaj jakieś ZUS-y, coś takiego jak ZUS nasz, który przez co wyrabia sobie emeryturę, jakieś świadczenia socjalne? Fundusz emerytalny nie, jest zdrowotny. Za które musimy tak, jest ta część zdrowotna, którą musimy i chorobowa, którą musimy pracowników płacić. Być może jest tam jakaś część, ale ona jest niewielka na emerytalna. Sądzę, że tam nie ma podziału na emerytalne. Wiem, że głównie to idzie właśnie na sprawy zdrowotne, bo zawsze, jeżeli komuś się pracownikowi coś dzieje, to pierwsza podstawowa rzecz, czy ma to ubezpieczenie i to jest najważniejsze. I wtedy ma darmowe szpitale, tak? Darmowe tak, leczenie. No. A no to myślisz w ogóle o emeryturze? Czy, żeby mieć tę emeryturę, to co? Musisz odkładać sobie po prostu na konto kasę i tyle? Dokładnie, tak. Nie wiąże tego z absolutnie tutaj z egipską emeryturą. I każdy człowiek, który tutaj żyje, tak samo ma? Tutaj tak. Nie ma jakby świadczeń emerytalnych? Myślę, że nie ma, nie spotkałem się z tym, żeby jeżeli są, no to są to prywatne ubezpieczalnie, jakieś takie po prostu na zasadzie ubezpieczeń na życie i tak dalej, a nie takie emerytalne, typowo społeczne, jakie my mamy w Europie. Przyjechałeś tutaj 16-17 lat temu już prawie, tak? Tak. Przyjechałem 18, firmę 17 mam. Przyjechałeś tutaj z rodziną? Masz tutaj rodzinę? Nie, przyjechałem na początku sam, a w sumie moja rodzina stopniowo tutaj dotarła. W zasadzie można powiedzieć, że prawie ją tu założyłem, tą rodzinę. Także masz teraz tutaj dzieci? Mam. Ile dzieciaków masz? W sumie mam czwórkę, a trójka mieszka tutaj. Jak sobie radzicie, powiedzmy, z edukacją dzieciaków? Czy one chodzą do szkół tutaj na miejscu, do szkół międzynarodowych, czy online? Dwójka, bo jedno jest w wieku jeszcze przedszkolnym, dwójka chodzi do, jest zapisana, ma edukację domową, chodzi do szkoły w Warszawie, znaczy zapisane są do szkoły w Sulejówku, dokładnie pod Warszawą, gdzie jest edukacja domowa, jest to szkoła wyspecjalizowana w edukacji domowej, dająca pełne wsparcie rodzicom i dzieciom w tej edukacji i dzieci mają obowiązek państwowy obowiązek zdawania egzaminów. Natomiast sesja jest ciągła, to znaczy można sobie nie robić przedmioty tak, jak robi się w normalnej szkole, że codziennie jest kilka przedmiotów różnych. Można sobie na przykład poświęcić jeden miesiąc na jeden czy dwa przedmioty, zdać egzamin i zabrać się za inne przedmioty. Ale dzieciaki dostają jakieś książki, przysyłają wszystkie ci tutaj te książki? Książki, wszystkie podręczniki, wszystkie ćwiczenia są dawane na początku roku, na cały rok, a później się wsparcie internetowe. Dostajesz to pocztą, tak? Przychodzi jakaś paczka i cześć. Akurat to odbiera się bezpośrednio w szkole w Sulejówku. Przynajmniej ja odbierałem. Może wysyłają również, ale ja odbierałem w szkole. No wiesz, o to pytam, bo tak na dobrą sprawę w tej chwili bardzo dużo ludzi myśli w Polsce o zmianie
miejsca zamieszkania. Mhm. Kupa ludzi szuka jakby swojego tego raju na ziemi i dużo ludzi nie wie tak naprawdę, jak to ma wyglądać, co zrobić z dziećmi, jak dzieci mają się uczyć, jak osiedlić się bezpiecznie, tak? Dlatego chcecie o takie szczegóły podpytać, tak? Dobra, to już wiem, jak to jest. No, przede wszystkim dziecko, obowiązek szkolny w Polsce wymaga tego, żeby dziecko było zapisane do szkoły, a nie chodziło do szkoły. Mhm. Nie musi chodzić do szkoły. Mhm. Wystarczy, że jest zapisane do jakiejś szkoły, jest normalnie przyjęte w dodanej klasy, ma tak samo legitymację szkolną, wszystko jest to szkoła o uprawnieniach publicznych, w związku z tym wszystko normalnie tak, jak trzeba. Dostaje podręczniki, całą podstawę programową, wszystko jest dostępne, do tego jest masa różnych zagadnień, pomocy dla rodziców. Mają taki system, który nazywają wiem, co trzeba, czyli to jest tak prosto określa rodzicom, wiedzą, co trzeba zrobić. I teraz do jakiego stopnia się w to, w jaki sposób, do jakiego stopnia rodzice się angażują, czy mają tak zwanych nauczycieli wspomagających tutaj. To kiedyś są też dozorcy. Zależy, w którym miejscu na świecie się jest. Czy jednoczą się w grupy, gdzie jest duża Polonia i są jacyś nauczyciele, którzy mogli w tej grupie, organizują grupę, które mogliby jakieś zajęcia poprowadzić. Szkoła też oferuje częściowo zajęcia online, bądź rodzice na grupach sobie z nauczycielami zajęcia online robią. Też wiadomo, że praktycznie każda lekcja na każdy temat jest, z każdego przedmiotu jest na YouTubie. Jest. Mhm. Po prostu można sobie wybrać nauczyciela, który bardziej jest przekonywujący, albo bierzeć nawet kilka lekcji na ten sam temat z lepszymi lub gorszymi animacjami i praktycznie ta lekcja już ktoś dziecku to wytłumaczył, czy w ten, czy w tamten, czy korzystając z wiedzy rodziców, czy z wiedzy osób, które mogą pomóc, czy właśnie z internetowych źródeł może dziecko każdy jakby temat, jak to się mówi, w cudzysłowie, zrealizować, czyli po prostu posiąść wiedzę z tego tematu i jechać dalej. Następnie taki egzamin na koniec przedmiotu, a nie koniecznie końcu roku, tylko nie końcu każdego przedmiotu. Ale trzeba zaliczyć fizycznie cały rok. Praktycznie. Cały rok, tak. Czyli, ale można zrobić ten rok w miesiąc. Na przykład, jeżeli jest to przedmiot typu geografia, który nie jest na przykład na poziomie takiej szkoły podstawowej taki trudny, zwłaszcza gdzie ona się zaczyna, na przykład w klasie pierwszy rok, na przykład mam jedno dziecko, które w tym roku zaczęło chemię, fizykę i w tym roku to jest bardziej opisowe. No już wiadomo, się pojawiają zadania, ale to tak. Na razie ten początek cały to jest taki mocno opisowy. To praktycznie można taką wiedzę z niektórych przedmiotów posiąść w przeciągu miesiąca czy dwóch całą, czyli jakby przechodząc przez wszystkie pytania i zdać ten egzamin. I na przykład robić niektóre przedmioty, te, które wymagają systematyczności, czyli język ojczysty, język obcy i matematyka, gdzie tego materiału będzie dużo, rozciągnąć sobie na cały rok, a niektóre te krótsze przedmioty prostsze sobie robić po prostu w odpowiednich partiach i zapomnieć zdane po prostu i już zapomnieć no mojej córce, jeden przedmiot brakuje, już mam wakacje, za chwilę. To też wiąże się z dużym ryzykiem, że tak na dobrą sprawę odpuści się na kilka miesięcy, bo on zda powiedzmy taki przedmiot w miesiąc, tak. Odpuszcza na kilka miesięcy i traci tam wiedzę. Nie jest w pewien sposób utrwalana. No, jest to różnica w szkole pomiędzy, jest to bardziej ta szkoła zbliżona może do studiów wyższych, gdzie przedmiot się kończy już i po prostu nie ma, już się drugi raz nie pojawia. Nie tak jak ta tradycyjna szkoła, której przedmiot ma kontynuację z roku na rok, przez cały rok przede wszystkim ma kontynuację przez wszystkie dni, czyli dziecko ma styczność z tym. Ale z drugiej strony, czy to dobrze, czy to źle, ciężko powiedzieć. Też mam takie dylematy, czy szkoła nie jest przeładowana informacjami, na przykład że co porównuję z dziećmi, które chodzą do normalnych, publicznych szkół i mają tak przeładowany ten materiał, są przeładowane tymi zajęciami i pracami domowymi, że okazuje się, że często brakuje czasu na rozwinięcie tego, gdzie potrzeba, czyli tych talentów, które mają, bo każdy ma jakiś tam ukryty talent, krytycznie ukryty i potrzebuje po prostu czasu na odpowiedniego rozwinięcie, a musi poświęcać na zdobywanie wiedzy ogólnej z różnych przedmiotów i dalej już zmęczenie jest takie, a tu jeszcze gdzieś trzeba w tym wszystkim sport wcisnąć, bo trzeba zadbać o właśnie dzieci się uganiają z tyłu na hulajnogach, hałasują nam. Gdzieś trzeba ten rozwój zrównoważony mieć, a nie tylko po prostu... Dzieciaki uczą się arabskiego? Arabskiego tylko w sposób naturalny. Nie uczą się arabskiego specjalnie, żeby lekcje mieć arabskie. Mają styczność z angielskim, też z innymi językami tutaj mają styczność. To idzie to taki na co dzień. Angielski to już na pewno będą angielski znały. Angielski to jest tak zupełnie na co dzień sobie tutaj radzą. No mają też styczność z innymi językami. No nie ma siły, no jakoś... A jak dalej będzie wyglądała edukacja
po szkole podstawowej? No właśnie się nad tym zastanawiamy teraz, tak na, to jest akurat na teraz, bo wczoraj mieliśmy taką rozmowę, co robimy dalej z tym liceum, bo jest możliwość już takiej edukacji domowej pociągnąć w liceum, no albo można wrócić do dziennego normalnie na przykład liceum w Polsce. No ale nie jesteście w Polsce już. No nie jesteśmy w Polsce, aczkolwiek nie wiadomo co się zmieni, trzeba zawsze mieć tutaj, to jest sytuacja taka, no bycie tutaj jest wszystko spoko, fajnie, to się kręci przecież tyle lat temu, jeżeli spojrzymy na mapę ostatnią, dziecko moje z geografii miało zadanie na mapę rozwój z przyrody, to czwarta klasa. Zdjęcia miejsca, w którym mieszkasz od lat, to znalazłem najstarsze zdjęcie satelitarne miejsca, w którym mieszkamy, czyli Elguny Hurgady z 85 roku, to nie ma nic poza lotniskiem wojskowym, nic więcej. Jedna droga prowadząca do lotniska wzdłuż brzegu i to wszystko. Nie ma żadnych zabudowań, w ogóle nic, po prostu jest, nic nie ma. No tak. I teraz to zaczęło być budowane, czyli to jest wszystko nowe. Wiadomo, że Egipt przeżywał różne sytuacje i polityczne zawirowania w swojej historii, jak również taki COVID, który się skończył po sześciu miesiącach. Tutaj wszystko jest tak, że tutaj jest trochę, no, trzeba mieć plan B cały czas. No tak, bo były takie te już akcje, że trzeba było zawijać interesy praktycznie, prawda? Niektórzy tak postąpili. No, myśmy akurat nie postąpili w ten sposób. No, jakoś to się utrzymało cały czas. Zawsze jak było jakieś zawirowanie, czy jakaś jedna rewolucja, czy druga pseudorewolucja, czy wybory, bo też muszę powiedzieć, będąc tutaj obserwując to, że jednak te niepokoje, które tutaj są, nazwijmy to, one są mocno przejaskrawiane w mediach, jakoś w taki sposób, że takie niepokoje, jak my mieliśmy tutaj w czasie ostatnich latach czy miesiącach w Warszawie demonstracje, to gdyby coś takiego tutaj było, to po prostu cały świat mówił, że tutaj już po prostu rewolucja wybuchła i w ogóle nic, już czołgi w ogóle nie jeżdżą, samoloty nie latają, bo ktoś wyszedł demonstrować na ulicę. Te tutaj były mniejsze i odbywały się z większym halo niż te nasze, powiedzmy sobie. Jak tutaj wygląda w ogóle zakup nieruchomości? Masz tutaj jakąś swoją nieruchomość? Można tutaj kupić nieruchomość? Można kupić nieruchomość. Ja nie mam swojej. Ja cały czas wynajmuję na long term, trochę się kierując tym właśnie, o którym mówiliśmy. Chociaż cały czas teraz już mówię sobie, bo te ceny nieruchomości podskoczyły mocno. Czy ja mogę coś dodać o szkole jeszcze? No, śmiało, pewnie. Bo miałam jedną myśl cały czas w głowie, ciekawostkę chciałem powiedzieć, że to nauczanie domowe, ta edukacja domowa w Polsce jest darmowa. Super. To jest prywatna szkoła, ale to jest za darmo. Dlaczego? Bo ta szkoła ma uprawnienia szkoły publicznej i jest uprawniona do finansowań, normalnie z budżetu państwa za każdego ucznia zapisanego i wszystkie podręczniki, wszystkie egzaminy, wszystko jest za darmo. Normalnie jak w każdej innej szkole publicznej, pomimo że szkoła jest prywatna i nie trzeba nic za to płacić, także no to jest dobra informacja. A powiedzmy, Piotrku, byłaby taka możliwość, że ewentualnie by dzieciaki chodziły tutaj do szkoły jakiejś prywatnej, takiej jakiejś międzynarodowej? Są tutaj takie oczywiście, szkoły? Oczywiście, że są. Oczywiście, szkoła brytyjska, niemiecka, oczywiście, że są. I kilka wtedy nie ma problemu żadnego, tak? Które mają normalnie, które mają nawet z certyfikatami takimi, że są uznane jako szkoły w tamtym systemie nauczania, czyli brytyjskim albo niemieckim, czy szwajcarskim, czy jakimś po prostu. I dzieci otrzymując tutaj, czy nawet jeden z amerykańska, że można, że po prostu jadąc ma się tak, jakby się było w Stanach, czy w Anglii szkołę robiło. Są ogólnie drogi. Edukacja też jest na dosyć wysokim poziomie. Nie ma problemu. No jest, tam uczą nauczyciele, często właśnie nauczyciele native, czyli ci, którzy tak samo są z tych krajów, które są te szkoły w ojczystym języku. Studia, no nie wiem, wydaje mi się, że bardziej te osoby, które tutaj znam, które są mocno wykształcone, wyspecjalizowane, jednak pokończyły studia gdzieś w Europie. Lekarze i tak dalej, to jednak tutaj mam dużo biło na stypendiach gdzieś zachodnich. Jak wygląda lecznictwo? Bo to też jest istotna sprawa bardzo dla ludzi, którzy chcą opuścić nasz piękny kraj. Akurat mieszkamy w tej miejscowości Elguna, o której mówiłem, tutaj sobie było pytanie również o zakup nieruchomości, więc to jakby się wiąże z tym, że tutaj dużo jest tych nieruchomości kupionych przez cudzoziemców, bardzo dużo można powiedzieć. Elguna ma 20 km kwadratowych, czy nawet ponad, powiedzmy tak zagospodarowanych będzie tyle, to jest 10 km wybrzeża. Wszystko jest to pocięte na wyspy, to znaczy nie są to wyspy usypane jak w Dubaju, tylko są to odwrotnie. Tutaj wycinane są kanały w pustyni, przez co powstają wyspy. Okazuje się, że grunt jest na tyle tutaj nieprzesiąkliwy, nie wiem czy prawidłowo powiedziałem. W każdym razie, że woda się tutaj utrzymuje w tych kanałach bez specjalnych uszczelnień. Wystarczy się wykopie i później się przełamie groble, przepuści wodę i już jest kolejna laguna. To jest połączone setkami mostków, czyli każdy ma jakby dostęp do wody i do
dostęp przez tą swoją lagunę kanałami do morza. Może sobie no dopłynąć. Widziałem pełno takich domów jest, gdzie tak, stoją dosłownie dokładnie. łodzie przy domach. Przy domach, tak, przy domach. Mniejsze lub większe. Tak. Niektórzy nawet mają takie, że są dosyć poważne nabrzeża betonowe, że można dosyć dużą jednostką i mosty są wysokie do tych nieruchomości. Wszystko przewidziane. Kto, gdzie, powiedzmy, pytam, kupując sobie willę, a jaką dużą będzie miał pan łódź? No proszę pana, moja łódź ma 3,5 metra, będzie miała od lustra wody. Oj nie, proszę pana, to tu nie radzimy, bo tam pod tym mostem pan nie przejdzie. Musi pan kupić w tej dzielnicy, bo pod tym jest taki most, pod którym taka jednostka przechodzi. Jakie są ceny w ogóle nieruchomości tutaj? Bo nawet ostatnio próbowałem śledzić ceny nieruchomości i w zasadzie jakieś małe mieszkanko to można tam za 15-20 tysięcy dolarów kupić. No tak, ale to właśnie poza Elguną. Po Elgunie są ceny no niestety europejskie, może nie londyńskie, ale na pewno warszawskie. Dom 300-metrowy to będzie willa taka... Będzie około miliona dolarów, no i to na rynku wtórnym. No to naprawdę cena razy kilka do powiedzmy ceny w Hurgadzie. Tak, dokładnie, razy kilka. Ale no powiedzmy sobie zadbanie tego miejsca, samo miejsce, bezpieczeństwo, bo to jest prywatne. Tutaj jest po prostu całym miastem zawiaduje firma Orascom, która jest własności, właścicielami miasta, bo idzie miasto prywatne. Kto jest właścicielami tego miasta? Właścicielami tego miasta jest firma Orascom, to jest spółka akcyjna tutaj giełdowa w Egipcie, której właścicielami są najbogatsi, rodzina najbogatszych Egipcjan i mało kto wie, że najbogatsi Egipcjanie to chrześcijanie. To wcale nie muzułmanie. I to jest właścicielami tego są chrześcijanie wykształceni w Europie, tylko z paszportami egipskimi. To są normalnie biznesmeni. No tak, ale kupując powiedzmy dom, i kupujesz teraz razem z gruntem? Właśnie, czy grunt to jest udział, jest wieczysta dzierżawa. Nie ma się pełnego udziału w gruncie. I na ile jest ta dzierżawa? 100. No to i tak, bezpiecznie. Bezpiecznie. To bezpiecznie. I bardzo dużo ludzi kupuje. Rozwija się w takim tempie, że po prostu ja jestem zdziwiony. Mają taki po prostu rozmach, że przejeżdżam przez jakąś dzielnicę i nagle tu jest zielono, już nowe wille stoją z basenami, z dostępem do wody, wszystko już piękne jest, trawniczki, naprawdę no, ładnie tak, to wygląda. Pola golfowe, no wszystko. No tu mamy pola golfowe. Oprócz tego, że mamy właśnie doskonałe warunki do tych naszych sportów wojny, do kitesurfingu, to jeszcze mamy dwa pola golfowe, taki wake park, czyli za liną, cable park, który jeden z większych, jakie w ogóle, na największy, na pewno największy w Afryce i tak jak na Europę, to i tak bardzo duży wymiar, bo tam jest 5 wyciągów, lewoskrętny, pięciosłupowy, ale to jest twoje też? Nie, jest moje, ale też Polaka. Jasne. Co było ciekawe, też Polak zainwestował, jakieś tory motokrosowo-kładowe, specjalnie przygotowane, masę różnych rzeczy ciekawych. Jest to jakieś centrum, jakiś deptak, coś takiego? Tak, oczywiście, centrum, deptak, wszystko pięknie, to jest wszystko przemyślane. Na początku, jak to zaczęło, teraz oczywiście chyba nie, bo to już wiadomo, że to już sztab tam siedzi architektów, ale początek tego pomysłu sponsordawca był ten sam, który Disneyland robił człowiek. Jasne. Wiesz co, tak patrzę też na, porównywałem te ceny w Hurgadzie jeszcze, też miałem porównanie, bo kilka lat temu moi znajomi interesowali się tymi nieruchomościami i te ceny jakby w tej Hurgadzie nie bardzo poszły do góry. Czym to jest spowodowane? Spowodowane tym, że no, tam jednak to otoczenie tego domu, to wszystko nadal się to jest podobnie, podobna sytuacja, no nie ma co ukrywać. No jest to kraj rozwijający się, czyli tam poza niektórymi enklawami takimi zamkniętymi, to jednak to jest cały czas ten dojazd będzie ciężko. Często jakiś po prostu utrudniony, jakieś wertepy, jakieś pole budowy, mijanie jakichś niedokończonych budów cały czas, no bo tutaj to prawo budowlane w jakiś taki sposób, nie wiem, bo nie jestem nigdy tam, tam to bywam tylko jak muszę być, po prostu w urzędach, czyli tam, to znaczy poza terenem Elguny. Ale obserwuję to, czasami słyszę, co tam się dzieje, że po prostu to prawo budowlane nie jest tak egzekwowane. Można budować po prostu się latami, terminy odbioru i tak dalej. Nie są jakoś przestrzegane tutaj. W związku z tym taka masa niedokończonych tych budów. Ludzie inwestują, mając dostęp w pewnym momencie do jakichś środków, licząc na koniunkturę kolejną, która nastąpi. No okazuje się, że po prostu ta koniunktura nie nastąpiła albo się w ogóle pozmieniało komuś coś tam. No i okazało się, że nagle... Co, no i stoi niedokończona tak, kolejny hotel, kolejny apartamentowiec niedokończony, a obok niego już pięknie wykończony i teraz mieszkamy sobie obok takiego, który tu jest. Poza tym z tego co widzę, to potrafią budować naprawdę okna w okna, tak że po prostu no, są dwumetrowe po prostu odcinki pomiędzy domami. Nie projektował żaden projektant. Urbanistyka to tam po prostu jest taka zupełnie dzika, no zupełnie co innego tutaj w Elgunie. To jest jakby inny świat, to się wchodzi, no powiedziałbym tak, jak na wybrzeżu.
wybrzeżu, jak na wybrzeżu Hiszpanii, można to tak porównać. Zresztą no, taki tutaj był właśnie ten pomysł. Rafa tej też jest? Oczywiście, że jest. Dużo nurków? I nie ma, ja nie nurkuję akurat, ale nie ma jakoś za dużo, bo po prostu to jest jednak ten, Rafa będzie tam, gdzie będzie mniej jednak uczęszczana to przez turystów. Tutaj mamy sport w Hurgadzie, no, to jest wszystko tak przeglądnięte już przez tych nurków, podotykana ta Rafa, że ci, którzy się na tym znają, bywają. Ja oczywiście byłem tam pod wodą, nie jestem fanem po prostu tego, coś mi po prostu wsadza głowę, jak zejdę na parę metrów i nie mogę się z tym poradzić. Że jednak ta Rafa nie jest taka kolorowa. Tutaj akurat nie. Trzeba wypłynąć, tak, zadeptana. Krótko jest zadeptana. Wypłyniecie dalej w morze na Rafy, już jest lepiej, a jeszcze bardziej na południe będzie lepiej. Ale są rezerwaty też jakieś. Raz Mohammed to jest po drugiej stronie, dokładnie stąd widzimy Raz Mohammed. Przy dobrej widoczności to jest dokładnie 60 km stąd. Tak, tam nie można było na łodziach pływać. Przez kanał Suezki trzeba. No przez wejście do Zatoki, nie kanał, tylko przez wejście do Zatoki Suezkiej trzeba przejechać na drugą stronę przez Torwo. Tam, gdzie płyną wszystkie tankowce. Okej, słuchaj, mój kanał nazywa się Kopalnia Sukcesu. Zawsze zadaję moim gościom pytanie, czy osiągnęli już sukces? Jak ty to widzisz ze swojej perspektywy? Co nazwiemy sukcesem? Jeżeli chodzi, nazwiemy sukcesem satysfakcję z tego, co robię i to, że to wszystko jednak się trzyma, nie zawaliło się, udało się jakoś tam po prostu kredyty pospłacać i jeszcze z tego żyć i napełnić jeszcze 20 parę lodówek tym, którzy tutaj pracują na stałe, bo tylu mniej więcej osób tutaj pracuje. I to, że po prostu robię to, co lubię, bo to jest praktycznie moje życie, ten cały sport i teraz zrobimy tutaj. Mieszkam na plaży, mówią, że ludzie, jestem cały czas na wakacjach, ale nigdy to nie jest tak, jak się prowadzi biznes turystyczny, to się tak wydaje, że to się jest na wakacjach. Ale jednak mogę sobie wyjść, popływać na tym kajcie, cały czas mam do czynienia z uśmiechniętymi ludźmi, to jest mega sukces. Super. Że cały czas nie mam problemów takich, że klient jest niezadowolony, klient jest zawsze zadowolony, oczywiście trzeba to dbać, żeby był zadowolony, ale on tu przyjeżdża już zadowolony i najważniejsze przypadkiem tego nie zepsuć, żeby tylko poprawić jeszcze to. W związku z tym ma się cały czas do czynienia z uśmiechniętymi ludźmi, to pod tym względem jest to niewątpliwy sukces. Czy jest to wielki sukces finansowy? Powiem, że gdyby poświęcić tę samą ilość pracy i tę samą ilość funduszy, które na początku poświęciłem w inną działalność, obserwując te, powiedzmy sobie, gdzieś tam w tym samym momencie kolegów, którzy startowali, czy koleżanki w biznesie w innych gałęziach, zaczynając z tego samego pułapu, no mógłby być to większy sukces prawdopodobnie. Aczkolwiek no, oni tak przyjeżdżają, patrzą, no tak. Wakacje. No po co ja po prostu? Mówię, no tak. Mówię, a po co? No właśnie. I tak jest. Po prostu, wiesz, no. Mieć, być, tak zawsze taki jest dysonans. W pewnym momencie trzeba gdzieś tam ten balans znaleźć. Jacku, jakie plany i marzenia na najbliższą przyszłość? No na razie się rozwija dobrze. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak tutaj to wszystko wygląda. Myślę, że jeszcze rozbudowa, tutaj już pojawiły się możliwości tego, że można by basen wybudować na plaży, basen na plaży. Super. Już tutaj gdzieś tam powstał niedaleko taki basen na plaży, czyli znaczy basen, który jest blisko dosyć wody, no bo tutaj dlaczego basen blisko, można powiedzieć, że ktoś zgłupiał, basen blisko wody. No jednak woda w Morzu Czerwonym jest najbardziej słona z otwartych mórz w ogóle na całym świecie. Tak. W związku z tym basen ze słodką wodą, pod którym można prysznic i wskoczyć i posiedzieć sobie w słodkiej wodzie, jest nawet na plaży bardzo przyjemną sprawą. No to właśnie taki rozwój tutaj, żebyśmy chcieli sobie jeszcze basen tyknąć, przez co zachęcić jeszcze więcej klientów. No i oby nam się po prostu żadne COVID-y, ani nie zawirowania polityczne, nie spowodowały przyhamowania lotów, czy w ogóle zaprzestania lotów do Egiptu, bo to jest podstawa. Tak praktycznie ten kran, który nam dowozi, ta droga, którą dojeżdżają turyści, to jest po prostu, to są loty do Hurgady, których jest z Polski jest kilkanaście lotów tygodniowo. Z różnych miast, i z Warszawy, i z Katowic, i to dwa razy w tygodniu, czwartki i w niedzielę latają samoloty. Jeszcze z Wrocławia, z Gdańska, z Poznania. Tak, z Wrocławia, Gdańska, Poznania, Warszawy i Katowic są loty. Także no ta, żeby to nie przestało. Jak nie przestaje, to jest wszystko dobrze. I tego ci życzę, żeby ci turyści cały czas napływali. Powiedz mi, jeżeli turyści chcieliby cię znaleźć, w jaki sposób mogą cię znaleźć? Podaj jakąś stronę internetową, podlinkujemy. O właśnie, ja tutaj się tak, jest napisane Red Sea Zone, taką nazwę sobie wymyśliliśmy lata temu już i pod tą nazwą funkcjonujemy angielskojęzyczną, tak trochę kalambur słowny, kto się orientuje, co to oznacza. Tutaj taki, to nie jest półksiężyc, proszę Państwa, to jest latawiec, jeden w jedną stronę, to jest podobny kształt latawca w powietrzu i
pod tą nazwą z kropką com, czy w ogóle pod nazwą tą na mediach społecznościowych typu Facebook, Instagram znajdziecie nas, tam są świeże materiały cały czas, kolorowo, cały czas słonecznie. No i zachęcam, tu nie ma co za dużo po prostu się chwalić, po prostu czytać opinie i decydować się przyjeżdżać. Opinie są dobre na pewno. No. Czytałem, naprawdę profesjonalnie, profesjonalna baza. Bardzo dziękuję Ci za wywiad. Dziękuję, Wojtku. Miło Cię było poznać. Dziękuję. Dziękuję. Jeżeli odcinek dzisiejszy się Państwu spodobał, bardzo proszę o zostawienie łapki w górę. Oczywiście wcisnąć trzeba ikonkę subskrybuj pod filmem. No i w miarę możliwości, jeżeli możecie, udostępnijcie ten materiał. Dziękuję pięknie i do zobaczenia. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Dzięki.